taka właśnie jest Odessa wchodząca w XX wiek. Kolorowa, barwna, pełna gwaru, emocji i humoru, jak błatne pieśni śpiewane przez, o i dla kryminalistów. W naszej synagodze stale gości. Mamy w zasadzie tak szybkie zmiany scen, zmiany inscenizacji, zmiany świateł. Myślę, że to wszystko pokazuje, jak Odessa wyglądała właśnie na początku XX wieku. Odessa, której już nie ma. Dynamiczna również Mołdawanka, dzielnica biedoty żydowskiej, miejsce akcji nowego spektaklu lubuskiego teatru. Tu przenika się muzyka żydowska, rosyjski romantyzm czy kozacka nostalgia. W takim klimacie osadzony jest półświatek Odessy. Ja jestem najmłodszym członkiem gangu, który funkcjonuje trochę jako posłaniec. Młody chłopak od brudnej roboty. Moja postać zabija ludzi, jest złodziejem, jest po prostu człowiekiem mafii, tylko że ten świat opowiadany jest bardzo taki przeromantyzowany, jest taki no, sentymentalny. Ach, Odessa Mama to 25 osobowości na scenie, w tym nowe twarze lubuskiego teatru i muzyczna opowieść na pograniczu wielu kultur. Staram się włożyć w nią wszystko to, co się z tą kulturą kojarzy, czyli ta muzyka, ten taniec, a jeszcze ta konkretna cyganka ma taki rys lekko szamański. Wszystkie dzieci. Reżyser Jan Szurmiej Odessę wystawiał w Warszawie, zanim jeszcze pojawił się Majdan. Od tego czasu spektakl nabrał nowego znaczenia i ze względu na swoją uniwersalność zaczął cieszyć się jeszcze większą popularnością. W niektórych scenach pokazujemy, jak dobrze wyszkoleni wyżsi oficerowie ČK zatruwają dusze młodych ludzi, którzy marzą o zmianie świata. O czymś, co by było oddechem na przyszłe czasy. Marzą o wolności. Premiera Ach, Odessa Mama już w najbliższą sobotę w lubuskim teatrze. Zobaczcie, każdy tutaj z nas budzi.